Lechem, kurwa, jechaliśmy do Polski, chłopie. Samochód obciążony, bo się zwijaliśmy z Anglii, nie? Aha. To wjebaliśmy, co tam było do zabrania, to wjebaliśmy tego samochodu, w ścisku jedziemy. Promem dopłynęliśmy do Francji. Pakujemy się do samochodu, ja wsiadam ostatni na ścisk. Pierdolnąłem drzwiami, a tu puf! Koło wjebało? Pierdolnęło. Sprężyna pękła. O, ja pierdolę. Jedziemy, ale chuj, no co zrobić? Jedziemy, nie? Dojechaliśmy do Niemiec i tam, kurwa, wypadek był, objazd był. I jedziemy ślimakiem na wiadukt. Jeb! Druga pierdolnęła. Do Polski to tak, kurwa, się jechało. Człowieku wszedł w górze, a dupa to, kurwa, na kołach siedziała. Że my dojechaliśmy, to, kurwa, masakra. Kurwa, mak. Jak biały napierdolił chyba 600 kilo, kurwa, tego, ciężarów. Ja nie wiem. On ciężary do Atlas do Polski wiózł. Aha. To waży w chuj. Samochód pierdoli, wiesz, to cała rama tego. To są odważniki. A to było dobre. Wsiadam, drzwi zamykam, a tu jeb. Co to jebnęło? Wsiadam, kurwa, ty, no nic nie widać, nie? A to... I samochód przegięty na jedną stronę, kurwa, jedziesz. A potem druga nie wytrzymała napięcia tam, kurwa, to w Niemczech, to już jebnęliśmy kilometr. No, wilku mowa. Co tam? Siema. Dobrze. Nie, a co? Nie, ja zrobiłem to, co mogłem zrobić i co mam więcej zrobić. Nie ma lamp, kurwa, do zakładania. Jadę na ten, na Łęby. A po co do ciebie? Musisz się z biurem tam rozeznać, co i jak. Ja muszę je... To nie wiem, to ustaw to na poniedziałek, czy jak. No jak nie lepiej. Ale... No dobra, no kurwa, lampki gniazdka to tam chuj.